Siema, tak, wyglądam totalnie jak dzika Dana, ale trudno. Na początku zmienimy oczy. Tak, tutaj nie pytajcie się, co się wydarzyło, była inna koncepcja, ale to jest patologia, więc nie. Bierzcie jakiś sobie podkład, obojętnie jaki. Chodzi o to, że zabezpieczy on nam skórę przed tymi malowidłami, bo uwierzcie mi, robiłem raz to bez tego i ciężko było to ze skóry zmyć. Unikacie czoła i szyi. To będzie później. A, i weźcie sobie jakiś wacik, nasączcie go alkoholem, może być na przykład spirytus salicylowy i wyczyśćcie sobie, znaczy wyczyśćcie, przetrzyjcie sobie jakby końcówki brwi, tak jak ja teraz to robię. Jedną i drugą. Możecie przetrzeć też czoło, bo czoło będzie nam potrzebne takie zalkoholizowane. Weźcie sobie jakiś najzwyklejszy klej w tubce szkolny i przetrzyjcie te brwi najpierw pod włos, a potem z włosem. Weźcie jakąś szczoteczkę do zębów albo jakąś szczoteczkę do brwi, nie wiem, i wygładźcie te włosy. Możecie sobie też pomóc palcami. Jak już to zrobicie, to jeszcze jedna warstwa oczywiście się przyda. Tylko już tym razem z włosem. No i tam dajcie trochę warstw. Potem użyjcie jakiegoś pudru transparentnego, takiego wiecie, sypkiego. Możecie to zrobić beauty blenderem, najlepiej w sumie beauty blenderem. Na te połówki brwi. Już wyglądacie jak psychole, to weźcie sobie czerwoną kredkę albo jakąś bordową. Ale najlepiej moim zdaniem będzie czerwona. No i teraz jedziemy. I słuchajcie, wiem, że wszystko widzicie, to jest taki pro-tutorial. To jest pro-tutorial po prostu pro-youtubera. Tak, no po prostu zobaczcie, co ja teraz robię. W sumie po co wam mam mówić, jak i tak nie widać, tak? No ale wow, no jaki youtuber, no po prostu no to jest sztos. To jest sztos, ale dobra. No tak, żenada. Żenada. Okej, okay, no ale dobra. No nie, nie. To jest dramat. Okej. Okay. Jak widzicie, zrobiłem sobie linię wodną na czerwono. No i wyłoniła się nimfa wodna i pod tą linią wodną też zróbcie tak jakby czerwone linie i kierujcie się jakby w środek nosa na ukos, tak jakby trochę do dołu. No widzicie zresztą. Tak. Boże, jak ja tutaj wyglądam. Masaka. A teraz możecie sobie wziąć jeszcze kredkę i jakby to, co narysowaliście, to takie grube krechy, możecie tak sobie jakby rozciapkać, rozetrzeć, żeby to nie było takie równiutkie, tylko takie popaćkane. A, teraz coś mi tam się wyłączyło. Jak widzicie, mam na policzkach jakieś tam szare coś. To jest taka baza z cieni zrobiona, nawet takich połyskujących, żeby narysować to, co za chwilę tam narysuję. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, więc bierzecie sobie znowu tą czerwoną kredkę i rysujecie takie jakby znaki zapytania. Wiecie, to nie musi być identyczne. Ja to sobie wymyśliłem takiego demona, subkuba, czy jak nam się mówi, i chciałem mieć taki efekt, ale ogólnie moim zdaniem to spoko wygląda. Wiecie, to ma przypominać jakieś takie dziwne znaki magiczne albo jakieś demoniczne. I tak, teraz robimy właśnie bazę tych znaków. Ja robiłem to po prostu na oko, ale wy możecie sobie zaznaczyć to jakąś na początku jasną kredką. No ale nie musicie. Jak kto woli. No i potem przeciągacie te znaki zapytania nasze do samej brody. Jeśli nie macie brody, w sensie, wiecie, zarostu, to możecie przeciągnąć je aż pod szyję na dół, żeby nie było widać zakończeń tych linii. I pogrubiacie je i tak trochę ciapkacie, żeby one nie były takie idealne. Właśnie w tej charakteryzacji chodzi o to, że im bardziej wszystko takie rozciapciane, takie dziom-dziom-dziane, to lepiej to będzie wyglądać moim zdaniem. No i tam dogłębiacie ten kolor, więc trochę poświęćcie temu czasu. Stwierdziłem, że same znaki zapytania to będzie trochę bez sensu, więc zrobiłem takie linie poprzeczne i moim zdaniem to wygląda wiele lepiej. Daje taki trochę magiczny efekt, więc jeszcze jedną kreskę sobie dorobię i jeszcze jedną w sumie. I w zasadzie jeszcze jedną też trochę dorobię. Genialne, jak contouring jakiś po prostu. No i to wszystko pogłębiacie i pamiętajcie, to nie musi być idealnie równe, to ma być takie rozciapciane, ale w miarę symetryczne. No i teraz bierzecie sobie aligner albo czarną kredkę, ale moim zdaniem lepszy jest aligner, bo on będzie taki matowy, a o mat tutaj teraz chodzi. I w zasadzie tak bardzo delikatnie, ale ultra delikatnie też tak ciapciacie po tych narysowanych szlaczkach. Ta czerń da nam takie jakby głębi, a finalnie, tak jak widzieliście na początku filmu, to będzie wyglądać jak takie rozcięcia, jakby to było wycięte w skórze. Teraz spójrzcie na lewo i prawo. No, o wiele lepiej wygląda ta strona lewa. Tym samym alignerem, albo czarną kredką, ale moim zdaniem lepszy będzie aligner, robicie sobie też takie niedbałe linie
pod, znaczy pod, na powiece dolnej. W kącikach oczu też tam nawalacie tego eyelinera, żeby tak dać takiej jakby głębi. Wiecie, o co chodzi. Ciężko mi to pisać, no bo nie robię takiego makijażu na co dzień. Nikomu, ani sobie, więc... Ale widzicie, o co chodzi. Potem bierzesz jakiś fioletowy albo niebieski cień. Tak, muchnij sobie jeszcze w łeb. No i teraz wiecie, mazacie. Co ja w ogóle mówię? No tam sobie pruszkujecie. Nakładacie tego cienia na dolną powiekę. I w tych kącikach. Wszyscy najbardziej skupiacie się na tych kącikach, żeby to było takie zapadnięte oko, takie wiecie, zmęczone. Dokładacie, nie żałujecie. Jak coś wam się osypuje, to szczerze nie przejmujcie się tym zbytnio, bo to nie ma być taki czysty, idealny makijaż. On ma być taki właśnie trochę dirty. Te linie, które robiliśmy wcześniej, też sobie tym fioletowym albo niebieskim cieniem tak zabrudzacie jakby, bo to da nam taki jakby siny efekt, jakby to było stara rana, ale jakby znowu odświeżona, wiecie, o co chodzi. Teraz dajcie podkład na te brwi nasze przysypane i bierzecie jakąś pacynkę albo jakiś mały pędzelek, coś takiego. I dorysowujecie sobie jakby nowe brwi. Ja sobie wymyśliłem takie do góry, które też jakby będą już przypominać taki zalążek rogów. Nie wiem, jak sobie to wyobraziłem. I żeby były takie naprawdę złowieszcze. Oczywiście nie musicie robić identycznych brwi. Niech każdy tutaj po prostu sobie sam wymyśli. Stwierdziłem też, że dorobię na nohalu parę trochę wzorków, bo ten nos był taki jakiś załysy do tego wszystkiego. No, wszystko widzicie, oczywiście, no, po prostu nie no, patrzę, żenada, wybaczcie mi, ale no pierwszy raz robiłem tego typu film i jakoś, nie wiem, coś sobie zrobiłem. No spójrz tam, czy cię widać. No i poza tam patrzysz, jak i tak się nie widać, no masakra, ale dobra. Robimy dalej w kącikach oczu ciemne różne rzeczy, eyelinerem. Stwierdziłem, że chcę to pogłębić i wjechałem trochę też wyżej. Żeby cały jakby ten kącik oka, widzicie, był taki ciemny. Potem bierzemy znowu czerwoną albo bordową kredkę i jedziemy po powiece. O wow, widać cię, super. Już jesteś teraz bardziej pro. No i sobie jedziecie po tej powiece. Oczywiście niedbale. Niedbale jedziemy. A to co tam, do góry trochę też. Potem bierzecie jakiś fioletowy albo niebieski cień i wszystko rozmazujecie, blendujecie tą czerwoną kredkę, ale skupiając się bardziej u góry powieki. Mazu. A jeszcze trochę tutaj, o. Tym samym cieniem, ale mniejszym pędzlem, dorabiam cienie na dolnej powiece i przyciemniam znowu wewnętrzny kącik oka, żeby wszystko pogłębić i dać takiego mroku. Boże, jak to śmiesznie wygląda. Dziwnie to wygląda. Malu. Skupienie, kurde. Ciaro! Dobra, pogłębiam ten kącik i pogłębiam, już mi się to nudzi po prostu. Teraz z fioletowym albo niebieskim cieniem, a najlepiej i tym, robicie sobie jakby takie konturowanie twarzy trochę, ale tak niedbale, żeby wiecie, jakby otoczkę całej twarzy zaznaczyć na fioletowo, buro, niebiesko, żeby ją tak zabrudzić, żeby nie było za dużo takich czystych miejsc naszej skóry. I dalej zagłębiam te wewnętrzne kąciki i trochę najeżdżam na ten nos, na początek nosa, żeby to wszystko nam się tak bardziej złączyło. Żeby mimo takich osobnych elementów jednak one się jakoś tam łączyły. Stwierdziłem, że też zrobię sobie to jakby przy skrzydełkach nosa, jakby takie konturowanie, żeby ten nos tak, nie wiem, pogłębić, żeby tak zaznaczyć jakby takie kontury złowieszcze. No, nie wiem do końca jak to opisać, ale wiecie o co mi chodzi. No wygląda to teraz lepiej, a nie taki biały nohal. Jeszcze trochę konturingu. A jeszcze sobie wykonturuję tutaj skroń. I pamiętajcie, robicie to tak niedbale, to nie ma być takie ładne, jakieś to ma być takie jakby brudne. Czoło na razie zostawiamy, oczyszczamy je alkoholem. Ale najpierw skupiamy się jeszcze na ustach, których teraz nie widzicie. A pierdziela. No nie, no po prostu nie nadaje się na beauty youtuberkę. Robicie takie dwie linie, potem je, jak widzicie, pogrubiacie i to tak mocno. No i jedziecie. Potem czarnym eyelinerem robicie coś podobnego jak na tych naszych liniach na policzkach. Tylko grubiej. Nabieracie na pędzel znowu jakiegoś fioletowego albo niebieskiego cienia i te krechy grube pod warami blendujemy! Blendujemy! Blending! Tak, czoło przejeżdżam jeszcze raz alkoholem. Musi być wszystko czyściutkie.
I przygotowałem sobie taki żel do charakteryzacji domowej roboty z przepisu Aki Grzelak, więc link macie tutaj powyżej. I smaruję go w dwóch miejscach po prawej i lewej stronie czoła. Daję jakby sobie kilka warstw i czekam, aż to wyschnie. Potem biorę moją suszarkę, o Boże, ona jest taka stara, mam już chyba 7 lat. Ale działa do dziś, tylko mi pękła w jednym miejscu, ale działa naprawdę super. Ale stwierdziłem, że nie będę jej używać na klientkach, bo no siara, no, no nie, no gdzie. Słyszymy to zimnym nawiewem. Potem bierzemy nożyczki albo wykałaczkę, ale jak... Znaczy czykolwiek, cokolwiek, czy weźmiemy się wykałaczkę czy nożyczki, ostrożnie z tym, bardzo uważajcie. I jakby na środku tych plam, placków jakby z tego żelu do charakteryzacji, no robię dziury, przecinam to wszystko. Ale tylko po środku i nie do końca. Jak zrobiłem już dwa takie wycięcia, to potem je jakby poprzecznie przecinam, jak widzicie, w takie kawałeczki. Żeby to imitowało nam taką rozrywającą się od środka skórę. Potem wykałaczką możecie sobie pomóc i tak to rozszerzyć, jakby tak jak ja teraz to zrobiłem. I wyglądać jak psychol. Przemierzam sobie roga, którego sam zrobiłem z folii aluminiowej i taśmy klejącej. Potem wszystko pomalowałem lakierami różnego koloru do paznokci i sprayem tuszującym odrosty. Potem bierzecie suchy puder. A, ubierając sobie perukę. Ale tym suchym puderem sobie jedziecie na tych, na całym czole, omijając te dziury. Bierzecie sobie taki żel got to be. Dziury wypełniacie cienką warstwą tego właśnie żelu kleju. Teraz zimnym nawiewem trochę to suszę i przyklejam roga. Słuchajcie, tutaj muszę się przyznać, że coś mi nie wyszło, bo robiłem próbę i ten róg się trzymał, ale tutaj coś się stało, że no nie chciał się trzymać, cały czas odpadał, byłem wściekły, nie wiedziałem, co mam zrobić, więc przygotowałem sobie takie dwa zgniecione grube paski i przykleiłem je na czoło, na ten klej właśnie, i przypiąłem wsówkami u góry, jak widzicie. Od peruki sobie wziąłem takie warstwy włosów, żeby potem to przykryć. I przykleiłem ten róg, jeden i drugi, na taki gorący klej z pistoletu. Tylko tu naprawdę weźcie to, nie wiem, róbcie pod kontrolą kogoś, albo nie róbcie tego sami czy coś, bo to jest naprawdę no, niebezpieczne. Trochę to było dziwne, ale nie wiedziałem, jak to przykleić, więc przykleiłem to tak, w taki, właśnie taki sposób. Po tym czarnym eyelinerem brzegi i kontury tych wszystkich na razie tutaj folii sobie pogłębiam i robię takie jakby bohomazy, żeby wyglądało jak takie jakby pęknięta, spalona czarna skóra. Jak słyszycie wiercenie, to sorry, ale po prostu akurat teraz komuś się chciało zawiercieć! Bierzecie żel do charakteryzacji i wszystko wypełniacie tym żelem. Całą tą folię, żeby to wszystko się nam połączyło. Czarnym eyelinerem wypełniam sobie też tutaj linię włosów, jakby żeby połączyć to trochę z peruką i żeby jakby dać taką głębię tym rogom. Potem pomalowałem początki tych rogów tymi samymi lakierami do paznokci, co całe rogi. Przygotowałem też sobie sztuczną krew, którą też wziąłem z przepisu Aki Grzelak, link macie u góry. I teraz z tą sztuczną krwią wypełniam te nasze bohomazy. Tylko tak, wiecie, delikatnie. Wszystkie te kropeczki na czole, te kreseczki. Biorę jakąś tam szminę białą, znaczy, no nie jest biały, ale to nisto. Taką, wiecie, no, nudową, bardzo jasną i kładę na nią krew. Dzięki temu, że ta szminka jest taka tłusta, to ta krew tak się jakby skrapla na niej, co daje taki fajny efekt. Wszystkie te bohomazy wypełniam krwią, żeby dodać im takiej trójwymiarowości. Stwierdziłem, że chcę jeszcze, żeby leciała mi krew z oczu, więc delikatnie sobie patyczkiem też tą krew dodaję tam w kąciki oczu. I nie żałuję tej krwi. Potem stwierdziłem, że jeszcze dodam na te rogi, żeby wyglądały bardziej realnie, żeby to wszystko było takie pobrudzone. Chciałem uzyskać taki efekt, wiecie, jakby te rogi wyrastały mi z czaszki, jakby rozrywały czachę, skórę i po prostu sobie rosły. Powiem wam, że robiłem coś takiego pierwszy raz w życiu, znaczy próbę i to jest mój jakby drugi raz, ale przed kamerą, ale tak naprawdę to jest pierwsza moja taka charakteryzacja, nazwijmy to konkretniejsza. Nie jest to idealne wszystko, ale jestem naprawdę zadowolony. Nie zapomnijcie też dać na szyję trochę ciemnego fioletowego cienia, wybrudzić się krwią. No i gotowe.
Dajcie znać, jak się Wam podoba.